Jeśli chcesz wiedzieć, jak chronić plantację zbóż przy plonach powyżej 8 ton z hektara, oglądaj ten i następne odcinki przygotowane wspólnie przez Wronkowski Nasiona i BASF Polska. Dzień dobry, moje nazwisko Remigiusz Waligura, jestem z firmy Wronkowski Nasiona. Kolega Patryk? Witam, Patryk Jankowski. Dzisiaj jesteśmy na moim gospodarstwie, żeby obejrzeć plantację pszenicy Asory. Patryk, powiedz mi parę słów, jakie ty masz gleby, z czym się tutaj zmagasz i czego oczekujesz od odmiany pszenicy ozimej, która nadaje się na twoje rejony, na twoje pola? Jesteśmy na Kujawach, ale nie mylić z tymi czarnymi Kujawami, jesteśmy na białych Kujawach, jak ja to mówię. Mamy tutaj gleby kompleksu niepszenno-buraczanego, bliżej nam do kompleksu żytniego. Mamy gleby klasy czwartej, piątej, pojedyncze kawałeczki, gdzieś tam trzeciej klasy się wplącze. Jeżeli chodzi o wybór pszenicy i odmiany, zawsze jak planuję to w swoim gospodarstwie, najważniejszy parametr jest to, żeby ta odmiana radziła sobie w warunkach suszowych i stresowych. Ponieważ na takich glebach, jak tutaj mamy, te niedobory występują bardzo wcześnie i ta odmiana musi być na to odporna. Kolejna rzecz to mrozoodporność. Przy odmianie, którą tutaj mamy, czyli odmianie Asory, ta mrozoodporność jest na naprawdę wysokim poziomie. Potwierdził to myślę, że ten sezon, bo plantacja wygląda bardzo fajnie i rokuje na wysoki plon. Kolejną taką rzeczą, myślę, że też bardzo ważną dla wielu rolników, jest cechy jakościowe, czyli to, że z tej pszenicy osiągniemy materiał o wysokiej jakości, który spełni wymagania portów, bo najczęściej ta pszenica idzie na porty. W tym roku mieliśmy szał cenowy i ta pszenica była dużo droższa niż paszowa. Jeżeli chodzi jeszcze ogólnie o tę plantację, to co mogę powiedzieć, zakładaliśmy ją dość wcześnie, bo 17 września w obsadzie około 260-280 sztuk. Na jesieni zastosowaliśmy nawożenie tylko i wyłącznie organiczne w postaci obornika kurzego. Natomiast wiosną dorzuciliśmy nawóz potasowo-siarkowy, tak żeby uzupełnić potas do dawki około 180 kg. I nawóz płynny RSM, pierwsza dawka około 300 litrów. Także jak na ten moment ta pszenica jest zaopatrzona we wszystkie składniki. Za chwilę będziemy myśleć o drugiej dawce. Za chwilę będziemy pobierali próbę pszenicy, wykopiemy, zobaczymy, czy widać gen żytni, czyli system korzeniowy. Bardzo ciężko się wykopuje ze względu na intensywny właśnie widać system korzeniowy i dość twardą glebę. To już widać, że pomału będzie brakowało wilgoci, jeżeli tylko będzie kilka dni bez opadów deszczu, będziemy spotykali się z okresowym niedoborem wilgoci. Mamy intensywną fazę wzrostu. To BBCH jest już, można powiedzieć, czas pomału na skracanie, ale do tego za chwilę wrócimy. Na pewno widać bardzo mocne rozkrzewienia, co też powoduje, że normy siewu bardzo ostrożnie będą musiały być dobierane, ponieważ pszenica bardzo mocno się rozkrzewiła. Przy niskich normach siewu to będzie tylko czysta oszczędność. Pszenica ma bardzo widać intensywny system korzeniowy. Patryku, powiedz mi, co tutaj zdążyłeś zrobić jesienią? Co udało ci się teraz wiosną zastosować? Czy poszła już jakaś ochrona herbicydowa, fungicydowa? Jakie nawożenie azotowe? Jak to zbilansowałeś? Powiedz mi, co udało ci się na tym polu z Asory dotychczas dokonać? Jeżeli chodzi o jesień, niestety mieliśmy dość ciężki okres. U nas cały czas padało, nie mogliśmy na pole wjechać. Niestety, oprócz siewu, na tym polu nie zrobiliśmy nic. Oprócz oczywiście nawożenia przedsiewnego. Plantacja tak została zostawiona na wiosnę. Wczesną wiosną pierwszy zabieg to był taki nawóz uzupełniający, który miał w swoim składzie siarkę, potas, magnez oraz wapń. Następnie w pierwszych dniach marca zastosowaliśmy RSM 32% w ilości 300 litrów. Dzisiaj mamy 12 kwietnia i jesteśmy 3 dni po zabiegu herbicydowym. Niestety dopiero pogoda umożliwiła nam wjazd w pole i wykonanie dobrego zabiegu.
Jesteśmy tuż przed ważnym zabiegiem skracania. Tak jak tutaj dzisiaj oglądaliśmy, jesteśmy przy pierwszym kolanku. Także jeżeli pogoda tylko pozwoli, zrobimy to w tym tygodniu. I za chwilę będziemy chcieli zastosować drugą dawkę azotu, która zakończy nam nawożenie na ten czas. Jeżeli warunki będą dobre, będziemy robić jeszcze trzecią dawkę typowo na parametry jakościowe przy liściu flagowym, pewnie jakieś formy szybko działające. Co tutaj było podozmianem pod pszenicą? Myślę, że podstawa to dobry podozmian. Przed pszenicą mieliśmy rzepak, przed rzepakiem była albo rzodkiew, albo jeszcze wcześniej kukurydza. W ostatnich 3 latach nie mieliśmy tutaj zboża. Dlatego myślę, że dzięki temu nie mamy tych chorób podsuszkowych i znacznie ograniczona też jest presja mączniaka, bo tutaj naprawdę jest tego mało, mimo tak wczesnego wysiewu tej pszenicy. Ze względu na warunki glebowe i pogodowe w tym rejonie kraju musimy indywidualnie nieco podejść do ochrony i do regulacji wysokości łanu. Mamy tutaj bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany. Mamy dobre warunki glebowe, natomiast o ochronę musimy tutaj zatroszczyć się profesjonalnymi produktami i też indywidualnie podejść do skracania wysokości łanu i ochrony. O te informacje, o te zalecenia poprosiliśmy kolegę z firmy BSF Polska, kolega Rafał Maras. Dzień dobry Państwu, Rafał Maras. Ja w firmie zajmuję się m.in. regulatorami wzrostu, ale również herbicydami czy zaprawami nasiennymi. Koledzy wcześniej powiedzieli już dużo informacji, które są przydatne do tego, żeby ustawić się w jakiś sposób do ochrony w kolejnym okresie. My teraz jesteśmy w połowie kwietnia, zbliża się okres tego wielkiego wzrostu, czyli rozpoczyna się on od strzelania w źdźbło rośliny, od fazy BBCH31. My jesteśmy już praktycznie w tej fazie, prawda? Na większości części kraju faza strzelania w źdźbło we wcześnie sianych pszenicach będzie w tym lub na początku przyszłego tygodnia. Jest to kluczowy moment do tego, żeby zapewnić pszenicy odpowiednią stabilność i gwarancję tego, że plon, który wyprodukujemy, uda się zebrać. Jeśli chodzi o wpływ regulatorów wzrostu tak naprawdę na roślinę, to wszystkie regulatory wzrostu, nieważne jaki wybierzemy, działają na gospodarkę hormonalną rośliny, ograniczając syntezę giberelin, które odpowiadają za wzrost wierzchołkowy. Nasza firma rekomenduje produkt Medax Max ze względu na jego cechy, które pozwalają gospodarstwom w pełni wykorzystać potencjał roślin. Mianowicie Medax jest niezależny od pogody, działa już w niskich temperaturach, ale również nie potrzebuje aktywacji słońca do tego, żeby zacząć skutecznie działać. Jeśli chodzi o strategię skracania, możemy to zrobić na 2 sposoby. Podstawowa rekomendacja to 0,4 Medaxu z litrem CCC, albo jeżeli macie złe doświadczenia z chlorkiem chloromekwatu, czyli z CCC, nie chcecie go stosować, albo pszenica Wam ucieka, w tym wypadku można zastosować Medax Solo w dawce 0,5 kg, to jest nasza taka główna rekomendacja. Natomiast tą dawką można sterować w zależności od warunków glebowych. Kolejnym tematem, który zwykle w praktyce rolniczej jest łączony w jeden zabieg, to jest kwestia ochrony fungicydowej. I tutaj nasza firma ma 2 rekomendacje. Jeżeli myślimy o plantacjach wysokoprodukcyjnych, o wysokim potencjale plonowania, jeżeli myślimy o plonach powyżej 8 ton wzwyż, wtedy rekomendujemy silną ochronę, konkretnie nasz nowy produkt RevyFlex, który jest oparty o nową substancję Revizol. Ona potrafi działać do 50 dni, jeżeli chodzi o septoriozę. Natomiast jest również możliwość zrobienia ochrony, powiedziałbym, bardziej budżetowej. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie osiągnąć aż tak wysokich plonów, wtedy rekomendujemy Duet na Start. To jest nowy produkt, chociaż nazwą nawiązuje do znanego rozwiązania, oparty o substancje takie jak boskalit, krezoksyn metylowy czy metrafenon, które zapewnią zwalczanie pełnego spektrum chorób tego początku okresu wegetacji. Począwszy od mączniaka, przez septoriozę, rdzę żółtą w tym okresie raczej, ale również rdzę brunatną, zapewniając spokój na kolejny okres. Rafale, mam dla Ciebie pytanie. Jesteśmy na pszenicy Asory, która wygląda już dość fajnie, jest dość duża. Powiedz mi, jakbyś mógł sprawdzić, czy jest już odpowiednia faza dla skracania, czyli ważnego zabiegu dla tych intensywnie prowadzonych pszenic i czy też powinniśmy już myśleć o zabiegu T1. Proszę Państwa, faktycznie na pierwszy rzut oka ta pszenica będzie się nadawać już do regulacji wzrostu. Natomiast żeby być precyzyjnym, musimy to sprawdzić. Najlepiej sprawdzać to na najsilniejszych źdźbłach. Ta pszenica jest bardzo ładnie rozkrzywiona, co zresztą Remik powiedział wcześniej. Jak to zrobić? Wybieramy jedno z silnych źdźbeł.
i próbujemy wyczuć kolanko, które powinno się znajdować nad węzłem krzewienia. Jeżeli go nie wyczuwamy, bo czasem to faktycznie tak wygląda, wtedy przecinamy sobie źdźbło w przekroju podłużnym, co za chwilę postaramy się Państwu pokazać z bliska, i wtedy idealnie widzimy, gdzie to pierwsze kolanko się znajduje. W tym momencie mamy pierwsze kolanko około centymetra nad węzłem krzewienia, więc jest to idealny moment do tego, żeby pomyśleć zarówno o skracaniu, jak i o ochronie fungicydowej w terminie T1. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o sposobie prowadzenia łanu, szczególnie w odniesieniu do pszenicy Asory, szukajcie takich tablic, na nich jest naklejony znaczek, tu zbliż telefon. W tym wypadku uzyskacie dostęp do naszych szczegółowych rekomendacji. Zapraszamy.